Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a jeśli sprawa was zainteresuje, zostawcie proszę również łapkę w górę oraz komentarz. Zapraszam. Środa Wielkopolska to miasto powiatowe leżące nad rzeką Moskawą na równinie wrzesińskiej, około 40 km na południowy wschód od Poznania. Nazwa miasta pochodzi od dnia tygodnia, środy, która w średniowieczu była dniem targowym. Najważniejszym zabytkiem środy jest późnogotycki kościół kolegiacki Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej z około 1423-1428 roku, przebudowany w końcu XV wieku. W czasach nowożytnych przez 3 stulecia odbywały się tam sejmiki szlacheckie dla województwa kaliskiego i poznańskiego. Świątynia posiada cenne wyposażenie, jak choćby obraz włoskiego malarza Katariniego, Madonna z Dzieciątkiem, które podaje swojej matce kwiatek. Na północ od rynku usytuowany jest ratusz, w którym mieści się Urząd Stanu Cywilnego. Zabudowa średzkiego rynku to głównie kamienice z XIX i XX wieku. Po środku rynku stoi pomnik 700-lecia istnienia miasta z 1967 roku. Przy placu Wiosny Ludów znajduje się neoromański kościół poewangelicki Najświętszego Serca Jezusa z lat 1881-1888. Warto również wspomnieć o pierwszym w Polsce pomniku konnym Jana Henryka Dąbrowskiego autorstwa Roberta Sobocińskiego. Monument został odsłonięty w 1997 roku w rocznicę 200-lecia powstania hymnu narodowego. Jedną z rodzin zamieszkujących Środę Wielkopolską jest małżeństwo Agnieszki i Jacka oraz ich syn Jacek junior. Chłopiec ma w 2008 roku 9 lat, a małżeństwo jest już ze sobą od 14 lat. Kobieta jest bardzo zaradna życiowo, jest wykształconą, piękną i bardzo energiczną osobą. Jest pracowita i zaangażowana we wszystkie pełnione przez siebie obowiązki. Jej mąż Jacek od samego początku nie zyskał aprobaty ze strony swoich przyszłych teściów jako kandydat na zięcia. Rodzice Agnieszki byli nieco przeciwni temu, że ich córka chciała związać się z mężczyzną, który nie podchodził poważnie do kwestii zapewnienia swojej rodzinie stabilizacji finansowej. Jednak Agnieszka była w swoim chłopaku szaleńczo zakochana i nie sposób było jej odwieść od podjętej decyzji. Rodzice, mając na uwadze chęć utrzymania dobrych stosunków z córką, postanowili nie upierać się przy swoim i przymknąć oko na nieco nieodpowiedzialny stosunek mężczyzny do życia. Był lekko duchem i marzycielem, jednak miał 20 kilka lat i miał prawo jeszcze dojrzeć. Rodzice kobiety, chcąc ułatwić świeżo upieczonym małżonkom start w dorosłym życiu, podarowali im należące do nich mieszkanie. Początek wspólnego życia od razu wydaje się łatwiejszy, kiedy młodzi mogą wprowadzić się do pierwszego własnego mieszkania. Agnieszka z zawodu fryzjerka podejmuje wkrótce decyzję o założeniu własnej działalności. Jest dobra w tym, co robi i dlatego po konsultacji z mężem postanawia założyć własny salon fryzjerski. Nadaje mu nazwę Kadus i szybko zyskuje spore grono stałych klientów. Agnieszka ma wielki talent fryzjerski, ale
przede wszystkim bardzo ciężko pracuje na sukces, który kobieta osiąga w niedługim czasie. W 1999 roku na świecie pojawia się synek Agnieszki i Jacka, który otrzymuje swoje imię po ojcu i wszyscy nazywają go Jacusiem. Mąż Agnieszki kilkukrotnie zmienia pracę. Nigdzie nie może się zaaklimatyzować, dlatego ma problemy ze znalezieniem stałego zatrudnienia. Żona próbuje mu pomóc i oddaje w jego ręce sklep, który sama otwiera. Chce, aby mógł sam dla siebie być szefem i decydować o własnych warunkach pracy. Jednak i ta opcja nie odpowiada Jackowi. W krótkim czasie okazuje się, że mężczyzna nie angażuje się dostatecznie w prowadzenie interesu, co prowadzi do upadku działalności i powstania długów. Sklepik z koralikami nie okazuje się być jego drogą do sukcesu. Agnieszka daje więc mężowi pieniądze na kurs piercingu w Berlinie. To jego nowy pomysł na biznes, ale i ten nie wychodzi. Niepowodzenia kolejnych biznesów Jacka powodują, że między małżonkami pojawia się coraz więcej nieporozumień. Agnieszka jest zmęczona tym, że mąż nie potrafi najpierw utrzymać żadnej pracy, a następnie nie był w stanie prowadzić również własnego interesu. Na głowie kobiety są teraz właściwie wszystkie obowiązki. Pracuje w salonie, zajmuje się domem i dzieckiem. Nie czuje, by mąż wspierał ją w tej intensywnej codzienności. Na domiar złego okazuje się, że Jacek zaczyna podbierać żonie pieniądze z kasy firmowej oraz z konta bankowego. W związku z tym kobieta wycofuje pełnomocnictwo dla męża do konta bankowego. Poza tym coraz częściej docierają do niej informacje, że w czasie, kiedy ona ciężko pracuje, jej mąż widywany jest na mieście w towarzystwie różnych kobiet. Kiedy Agnieszka robi mu awanturę z tego powodu, mężczyzna posuwa się do przemocy fizycznej i w ich mieszkaniu pojawia się policja. W tym czasie, według ustaleń małżonków, mąż ma zajmować się synkiem i prowadzić dom, a Agnieszka będzie pracowała na utrzymanie rodziny. Jednak Jacek bardzo szybko stwierdza, że nie jest w stanie zajmować się wszystkimi obowiązkami domowymi, dlatego do opieki nad Jacusiem zostaje zatrudniona opiekunka. Ojciec chłopca spędza natomiast większość swojego czasu poza domem. Śpi do południa, a potem wychodzi i właściwie cały czas spędza w towarzystwie kobiet. Między małżonkami coraz częściej zaczyna dochodzić do awantur. Agnieszka staje się ofiarą przemocy fizycznej, kilkukrotnie zgłasza na policji incydenty i wkrótce rodzinie zostaje założona niebieska karta. Jacek posiada profil na popularnym wówczas portalu społecznościowym Nasza Klasa. Umieszcza na nim swoje zdjęcia, jest opalony, prosto z solarium, oczy zasłania okularami przeciwsłonecznymi. Obecnie portal nie istnieje, dlatego nie ma możliwości zobaczenia tych zdjęć, jednak istnieją zarówno opisy tych zdjęć, jak i komentarze, które się pod nim pojawiły. Jacek, ślicznie wyglądasz. Przystojniaczek. Super z ciebie facet. Na swoim profilu mężczyzna opisuje siebie jako wolnego mężczyznę. Wstawia tylko swoje zdjęcia lub fotografie z synem. Żona nie pojawia się na żadnej fotografii. Agnieszka nie ma czasu na portale. Pracuje, szkoli się i bierze udział w targach oraz szkoleniach w Budapeszcie, w Londynie, w Berlinie. Uczy się od najlepszych, by podnosić swoje kwalifikacje. Za jej usługi trzeba sporo zapłacić, ale klientki są zadowolone i płacą, bo wiedzą, że za jakość trzeba zapłacić.
Mąż przez pewien czas jest zatrudniony w jej salonie. Ma się zająć sprawami księgowymi i zamawiać towar. Ale nie przykłada się do pracy, a często również podbiera żonie pieniądze z kasy. Wydaje je na własne zachcianki. Kiedyś zamówił nawet perfumy za 1000 złotych, za które zapłacić musiała Agnieszka. W małżeństwie bardzo źle się dzieje. Agnieszka dowiaduje się, że jej mąż umawia się z przypadkowymi kobietami na jednorazowe spotkania. Co więcej, nagrywa swoje stosunki z różnymi kobietami. Okazuje się, że i zbliżenia małżeńskie zdarzało mu się nagrywać. Kobieta, widząc, jak bardzo jej synek jest związany z tatą, bo ona nieustannie pracuje i siłą rzeczy jacuś więcej czasu spędza z tatą, Agnieszka zaciska zęby i stara się jakoś łagodzić konflikt z mężem, kierując się, jak jej się wydaje, dobrem dziecka. Być może w jej przeświadczeniu ważniejsze było zachowanie pełnej rodziny dla dziecka niż dbanie o własne bezpieczeństwo. Jednak z czasem sytuacja staje się nie do zniesienia, a konflikt między małżonkami coraz bardziej narasta. Jacek wyprowadza się do swoich rodziców, zostawiając żonę samą w mieszkaniu. Kobieta uznaje, że nie będzie mieszkała sama, dlatego i ona wyprowadza się z ich wspólnego mieszkania do swoich rodziców. Jacek wciąż nie ma stałego zatrudnienia, synek natomiast spędza z nim więcej czasu niż z matką i z tego powodu więź między nimi staje się dużo silniejsza. Agnieszka stara się jednak jak najczęściej widywać z synkiem. Poświęca się również prowadzeniu swojego salonu fryzjerskiego, jeździ na konkursy fryzjerskie i uczestniczy w targach mody, szkoli się u mistrzów. Dzięki temu jej salon fryzjerski zdobywa renomę, a kobieta zapewnia swojej rodzinie bardzo dobre warunki materialne. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że Agnieszka pracowała po kilkanaście godzin dziennie, by jej rodzinie niczego nie brakowało. A mąż, zamiast podjąć pracę i odciążyć żonę, spędzał czas z przygodnie poznawanymi kobietami, które poznawał na portalach randkowych. Właśnie z uwagi na to, że Agnieszka miała już dość pracowania ponad swoje siły oraz tego, że mąż spotyka się z innymi kobietami i stosuje wobec niej przemoc, małżeństwo rozpada się. Na kilka miesięcy przed separacją kobieta załatwiła mężowi pracę kierowcy, ale po 3 tygodniach zrezygnował z niej, twierdząc, że szkoda mu życia na spędzenie go za kółkiem. W czasie, kiedy małżeństwo mieszkało już razem, Agnieszka spotykała się ze swoim synkiem tak często, jak było to możliwe. Pewnego dnia, kiedy chłopczyk przebywał w jej salonie fryzjerskim, zaczął się dziwnie zachowywać. Pyta mamę, czy chciałaby się czegoś napić. Kobieta odmawia. Po kilku minutach jacuś pyta ponownie, ale znowu słyszy odmowę. Kiedy jednak chłopczyk nalega, Agnieszka wreszcie zgadza się, nie chcąc sprawić dziecku przykrości. Po chwili chłopczyk przychodzi do mamy ze szklanką soku. Po kilku łykach kobieta stwierdza, że napój przyniesiony przez synka ma bardzo dziwny smak. Odstawia go na bok i postanawia oddać sok do laboratorium, aby sprawdzono, czym jest dziwnie smakująca substancja, którą z pewnością dodano do napoju. Wkrótce Agnieszka otrzymuje wyniki, które jasno wskazują, że w soku znajdowały się środki psychoaktywne. Kiedy sprawa trafia na policję, chłopiec nie chce odpowiadać na pytania śledczych. Agnieszka podejrzewa, że to Jacek dał synkowi środki i nakazał wsypanie ich do napoju mamy. Agnieszka po sytuacji ze środkami psychoaktywnymi w soku
postanawia napisać testament. Bardzo boi się o swoje życie i nie chciałaby, aby jej mąż, który w żaden sposób nie przyczynił się do zbudowania ich majątku, mógł po niej dziedziczyć. Tym bardziej, że kobieta uważa, iż to właśnie on może chcieć pozbawić ją życia. W swojej ostatniej woli kobieta opisuje gehennę, którą przeżyła przez swojego męża. Pisze o tym, jak znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie. Opisuje również liczne zdrady, których się dopuścił. Wspomina również o próbie podania jej przez syna napoju ze środkami psychoaktywnymi, ale wybacza chłopcu, ponieważ Jacuś ma zaledwie 9 lat i jest pod bardzo silnym wpływem ojca, który potraktował własne dziecko jak narzędzie do osiągnięcia celu. Agnieszka zwraca się do syna w testamencie słowami: Synu, byłeś dla mnie najważniejszy w życiu. Wierzę w ciebie, w to, że będziesz uczciwym i wspaniałym człowiekiem. Wybaczam ci wszystko, co zrobiłeś złego za namową ojca. Nie mam do ciebie i nie miałam nigdy żalu. Kobieta składa testament u notariusza. Nieczęsto się zdarza, że tak młode osoby piszą testament, jednak fryzjerka ze środy naprawdę obawiała się o swoje życie. Jest noc. Z 16 na 17 grudnia 2008 roku. Dochodzi północ. Dyżurny komendy powiatowej policji w Środzie Wielkopolskiej odbiera telefon. W słuchawce słyszy cichy, dziecięcy głosik, informujący go o tym, że wraz z rodzicami został uprowadzony. Chłopiec określa, że znajduje się w lesie koło miejscowości Marianowo-Brodowskie, które znajduje się niespełna 10 km od Środy Wielkopolskiej. Funkcjonariusze niezwłocznie udają się w miejsce opisane przez 9-latka. Kiedy docierają na miejsce i oświetlają leśną polanę reflektorami, zauważają dwie postacie przywiązane do drzew. Prawie całkowicie nagiego Jacka oraz jego synka, który wezwał pomoc. W samochodzie znajdującym się w pobliżu policjanci ujawniają ciało kobiety, które zwisa na oparciu fotela. Kobieta na szyi ma zadzierzgniętą linkę. Uwolniony z więzów Jacek spokojnym krokiem idzie w stronę samochodu, wyjmuje z niego swoje ubrania, zakłada je na siebie, zakłada również buty, ale nie pyta o żonę i nie sprawdza, co się z nią stało. Mężczyzna mówi śledczym, że wraz z żoną i synem zostali uprowadzeni przez dwóch gangsterów, którzy poruszali się samochodem marki BMW. Mężczyźni nie mieli zakrytych twarzy. Poszkodowany twierdzi, że bez problemu ich rozpozna. Wspomina, że kilka dni wcześniej niejaki Kabas, który jest związany z przestępczym świadkiem, ostrzegał go, że jego kumple po fachu mają zamiar wymusić od Agnieszki zaległy haracz za jej salon fryzjerski. Gangsterzy proponowali jej ochronę salonu w zamian za pieniądze, ale zdaniem Jacka kobieta im odmówiła i dzisiejsze uprowadzenie jest konsekwencją jej decyzji. Jacek twierdzi, że wszystko, co dzieje się wokół interesu jego żony, to wyłącznie jej sprawa, ponieważ odkąd Agnieszka wyprowadziła się do swoich rodziców, on nie odpowiada już za jej interesy. Jak twierdzi, wcześniej pomagał jej w kwestiach finansowych i rachunkowych w salonie. Feralnej nocy według jego opowieści napastnicy zaczaili się na nich i po obezwładnieniu ich zażądali numeru PIN do karty bankomatowej. Jednak bandyci spotkali się z odmową i postanowili użyć innego sposobu na pozyskanie pieniędzy. Całą rodzinę wywieźli do lasu. Jacka przywiązali do drzewa, jego synka również,
ale co działo się w tamtym momencie z Agnieszką, tego mężczyzna nie wiedział. Twierdził, że żona została w samochodzie z porywaczami. On zaś był bity i kiedy zasłaniał się przed ciosami, nie widział, co mężczyźni robią jego żonie. Jako dowód pobicia pokazuje funkcjonariuszom krwawiący palec i zaczerwienienie na brzuchu. Mężczyzna dodaje, że po całym zajściu, kiedy napastnicy zabierali się już do odjazdu, nakazali małemu Jacusiowi odczekanie pół godziny, a dopiero po upływie tego czasu dziecko mogło wezwać policję. Agnieszka, która tamtej nocy straciła życie, była jedyną śmiertelną ofiarą tego uprowadzenia. Wszystko, co na ten moment wiedzieli policjanci, pochodziło z zeznań jej męża. Oczywistym było, że funkcjonariusze będą musieli jak najszybciej przesłuchać również synka kobiety, jednak trzeba to zrobić w specjalnych warunkach i w obecności biegłego psychologa. Już wstępne informacje przekazane przez chłopca dyżurnemu w trakcie rozmowy telefonicznej, jego słowa na miejscu zdarzenia, ale także słowa jego ojca sprawiają, że policjanci nie bardzo wierzą w przedstawianą wersję wydarzeń. Jeszcze tej samej nocy przed drzwiami domu rodziców Agnieszki stają policjanci. Gdy rodzice kobiety dowiadują się, że ich córka nie żyje, od razu mówią policjantom, że są absolutnie przekonani, że za jej śmiercią musi stać jej mąż, z którym właśnie się rozstała. Dodają, że niedawno złożyła pozew o rozwód i być może właśnie to było przyczyną zabójstwa. Mimo tego, że wskazują potencjalnego sprawcę, są ogromnie zszokowani faktem, że sprawy zaszły aż tak daleko. Wiedzieli, że ich zięć nie jest dobrym mężem, ale z pewnością nie spodziewali się, że dojdzie do takiej tragedii. Na miejscu zdarzenia pracują technicy, których zadaniem jest zabezpieczenie wszelkich śladów i w tym celu zabezpieczają samochód, w którym została znaleziona Agnieszka. Jest to pojazd należący do niej. Do wyjaśnienia sprawy zostaje powołana specjalna grupa funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Mają za zadanie rozpoznać środowisko najbliższych znajomych oraz rodziny Agnieszki. Próbują ustalić, co robiła w dniu, w którym doszło do tragedii. Na miejscu ujawnienia ciała, czyli zarówno w lesie, jak i w samochodzie należącym do małżeństwa, zabezpieczają ślady, które następnie trafiają do laboratorium kryminalistycznego. Inni policjanci zaczynają rozpytywać bliskich i znajomych małżeństwa. Rozpoczynają się również pierwsze przesłuchania świadków. Każda otrzymana informacja jest weryfikowana, a całość zbieranego materiału na bieżąco analizują policjanci pracujący przy sprawie. Od samego początku policjanci mają wątpliwości co do prawdomówności Jacka. Na przesłuchaniu w komendzie mężczyzna podaje nieco inną wersję wydarzeń niż ta, którą przedstawił im w lesie. Teraz Jacek opowiada o tym, jak 16 grudnia 2008 roku w godzinach wieczornych zorientował się, że w domu nie ma chleba. Uznał, że od razu pójdzie do sklepu, zabrał ze sobą synka, wyszli z domu i udali się pieszo do najbliższego sklepu. Kiedy szli, nagle zauważyli, że tuż obok nich bardzo wolno porusza się BMW. Nagle tuż obok pojawił się drugi pojazd, Volkswagen, i z tego drugiego pojazdu wyskoczył Kabas, miejscowy przestępca, który żądał od Agnieszki pieniędzy za pilnowanie jej salonu fryzjerskiego, ale według Jacka jego żona wcześniej mu odmówiła płacenia haraczu. Kabas postanowił więc wywrzeć presję na mężu kobiety, ale Jacek, podobnie jak wcześniej jego żona, również odmówił. Wówczas Kabas nakazał Jackowi wsiąść do samochodu,
Przerażony mężczyzna wsiadł do auta wraz z synem. Jechali Volkswagenem, w którym siedział Kabas, a tuż za nimi jechało BMW z obstawą groźnego przestępcy. Z tego miejsca pojechali pod dom rodziców Agnieszki. Kobieta akurat wróciła z pracy. Podjechała pod dom swoją Hondą, właśnie wjeżdżała do garażu, gdy dotarli na miejsce. Nagle przestępcy wyskoczyli z pojazdu, pobili i związali zarówno Agnieszkę, jak i Jacka. Następnie małżeństwo zostało wrzucone na tylne siedzenie Hondy należącej do małżeństwa, a którą przed chwilą Agnieszka wróciła z pracy. Oboje wraz z żoną stracili przytomność. Agnieszka i Jacek znajdowali się w ich samochodzie, a za kierownicą siedział Kabas. Natomiast ich synek znajdował się wówczas w BMW. Według zeznań Jacka, jego żona w pewnym momencie odzyskała przytomność i wówczas napastnicy zażądali wydania utargu z salonu fryzjerskiego. Pojechali więc do salonu, jednak po przybyciu na miejsce okazało się, że w kasie jest tylko 100 zł. Wobec tego wściekli i rozczarowani gangsterzy mieli wywieźć rodzinę do lasu, gdzie jeden z porywaczy zmusił Jacka do rozebrania się i przywiązał go do drzewa. Jacek nie widział, co się dzieje z jego żoną, ale wyraźnie słyszał jej płacz i krzyki. Jak mężczyzna zeznawał dalej, również rączki synka były związane. Po około 20 minutach napastnicy odjechali i wówczas Jackowi udało się uwolnić z więzów. Podszedł do żony, sprawdził jej puls. Kiedy okazało się, że jest niewyczuwalny, uznał, że bandyci zabili jego żonę. Zwrócił się następnie do synka z prośbą, by zatelefonował na policję i zgłosił uprowadzenie. Chłopiec dzwoni więc, zgodnie z prośbą ojca. Na miejscu wkrótce zjawiają się policjanci i taką właśnie wersję przedstawił Jacek. Jednak śledczym wiele szczegółów tej historii się nie zgadza. Przecież kiedy przyjechali do lasu, mężczyzna był przywiązany do drzewa. Policjanci są czujni, nie zdradzają swoich podejrzeń, udają, że wierzą Jackowi. Przesłuchują go, próbując zdobyć od niego jak najwięcej informacji. Są bardzo czujni i wyłapują wszelkie nieścisłości w zeznaniach mężczyzny. Śledcze zaczynają teraz pytać Jacka o relacje panujące między małżonkami, o sytuację rodzinną. Mężczyzna przedstawia swoją żonę jako wyrodną matkę, żądną sukcesu karierowiczkę, dla której liczyły się tylko pieniądze. Twierdzi również, że został przez Agnieszkę zmuszony do wyprowadzenia się z ich domu wraz z synem. Chłopiec nie chciał zostać z mamą, ponieważ według Jacka mały Jacuś bał się własnej mamy. Policjanci pytają mężczyznę, czy znał porywaczy, czy potrafiłby ich zidentyfikować. Ten twierdzi, że nie mieli na twarzach żadnych masek i byłby w stanie ich zidentyfikować. Wkrótce podaje nawet nazwiska przestępców. Policjanci sprawdzają ten trop, ale szybko okazuje się, że prowadzi on donikąd. W tym czasie mały Jacuś twierdzi, że porywacze mieli na twarzach maski. Na kolejnym przesłuchaniu mąż Agnieszki ponownie przedstawia inną wersję zdarzeń. Tym razem twierdzi, że uzgodnił w lesie z synem wersję wydarzeń. Kazał mu powiedzieć śledczym, że jechał BMW z jednym ze sprawców porwania. W rzeczywistości jednak porywaczy nie było, natomiast była tam inna osoba, o której wcześniej nie wspominał. To młodsza od niego o 20 lat Magda, kasjerka z supermarketu, z którą od pewnego czasu miał romans. To ona miała polecić mu Kabasa, aby nastraszyć Agnieszkę, i to ona jest odpowiedzialna za całe zdarzenie. Śledczy dopytują mężczyznę, kim jest Kabas i skąd Magdalena go znała. Jacek nie potrafi odpowiedzieć na te pytania i w krzyżowym ogniu pytań odpowiada, że Kabas nie istnieje
i został przez niego wymyślony. W kolejnej już wersji mężczyzna mówi, że tak naprawdę 16 grudnia spotkał się ze swoją kochanką Magdaleną. Szukał w jej ramionach pocieszenia, ponieważ jak twierdził, tamtego dnia jego żona złożyła w prokuraturze nieprawdziwe zeznania, które obciążały go. Agnieszka miała powiedzieć, że Jacek nakłonił syna do dosypania substancji psychoaktywnych do jej napoju. Ponadto Jacek zdawał sobie sprawę, że wkrótce między małżonkami dojdzie do rozwodu. Chciał zdobyć dowody na to, że jego żona go zdradza i jest winna rozpadu małżeństwa. Obawiał się, że Agnieszka pozbawi go całego majątku, a on zostanie z niczym. Jacek postanawia więc udowodnić, że żona go zdradza i zdobyć dowody, być może jakieś nagrania przedstawiające jej niewierność. Jacek wraz z synem i kochanką jadą więc w okolice salonu Agnieszki. Siedząc w samochodzie z pewnej odległości obserwują salon. Czekają na moment, aż kobieta wyjdzie z salonu i wreszcie wychodzi wraz ze znajomym, którego Jacek podejrzewa o romans z jego żoną. Chce przyłapać ich na gorącym uczynku, zrobić zdjęcia. Jednak pomysł okazuje się nietrafiony, ponieważ pożegnanie szefowej z owym mężczyzną nie wskazuje na to, by mieli romans. Żegnają się jak zwykli znajomi. Każdy udaje się w swoją stronę. Jacek jest niezadowolony. Postanawia więc śledzić żonę. Jedzie za nią do miejscowości, w której kobieta mieszka z rodzicami. Kiedy samochód Agnieszki wjeżdża do garażu, mężczyzna wbiega do środka. Chce porozmawiać z żoną, być może przekonać do wycofania oskarżenia w sprawie próby otrucia. Jednak Agnieszka jest nieprzejednana i wówczas dochodzi do uprowadzenia jej. Jacek wsiada za kierownicę samochodu żony, a ona skrępowana siedzi na miejscu pasażera. Tuż za nimi w drugim samochodzie podąża Magdalena wraz z Jackiem juniorem. W lesie dochodzi do zabójstwa i według Jacka to Magda zabiła Agnieszkę. W obliczu tak przedstawionych zeznań konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności. Dopiero przesłuchanie Magdaleny pozwoli prokuraturze zdecydować o tym, jakie zarzuty zostaną przedstawione mężowi zabitej kobiety, a także jego kochance. Wezwana na przesłuchanie Magda stanowczo wypiera się udziału w zdarzeniu. Początkowo zeznaje, że feralną noc spędziła w towarzystwie innego mężczyzny. Policjanci wiedzą, jak mało mają czasu na swoje działania i błyskawicznie kontaktują się ze wskazanym mężczyzną, pytając go o to, co robił w nocy z 16 na 17 grudnia 2008 roku. Ten zaprzecza, jakoby spędził tę noc z Magdaleną. Jej alibi nie zostaje potwierdzone. Kobieta nie wytrzymuje presji kolejnych pytań zadawanych jej przez funkcjonariuszy. Wreszcie przyznaje, że przyjechała wraz z Jackiem pod salon fryzjerski, a potem pojechali za Agnieszką do domu. Potwierdza, że mężczyzna wbiegł za żoną do garażu, jednak jak mówi Magdalena, nie widziała, co działo się wewnątrz. Słyszała jedynie krzyki Agnieszki. Później mężczyzna ją wyprowadził i pokazał swojej przyjaciółce krwawiący palec, w który ugryzła go żona. Następnie ruszyli spod domu w kierunku salonu. Jacek z Agnieszką jechali jako pierwsi, Magda z Jacusiem jechali za nimi w drugim pojeździe. Podjechali pod salon. Magda została z dzieckiem w samochodzie, a Jacek wyszedł wraz z żoną i udali się do salonu, w którym nie było już ani klientów, ani pracowników. Było po godzinie 21 i salon był już zamknięty. Magda słyszała, jak Jacek bił swoją żonę. Słyszała również błagania Agnieszki, żeby przestał. Obiecywała wycofać pozew. Kobieta oddała mężowi wszystkie pieniądze, jakie miała w kasie swojego salonu. Jacek nakazał Magdzie schować plik banknotów i telefon komórkowy do torebki.
kiedy Agnieszka myślała, że już jest po wszystkim, że teraz mąż odjedzie z pieniędzmi, a ona wróci bezpiecznie do domu, Jacek powiedział do żony, że skończy z nią w lesie. Zaciągnął Agnieszkę ponownie do samochodu i tak dwoma pojazdami wyjechali z miasta, udając się w kierunku Marianowa Brodowskiego. Na zewnątrz było bardzo ciemno. Było już około godziny 23, kiedy dojechali na miejsce. Na dworze było zimno. Mróz dawał się we znaki. Magda siedziała z małym Jackiem w Volkswagenie, natomiast jego rodzice w Hondzie. Magdalena zeznaje, że bała się wyjść z auta, ale po kilku minutach Jacek zawołał ją i nakazał związać swojemu synkowi ręce szalikiem. Włożył mu do dłoni telefon komórkowy i poinstruował, aby zadzwonił na policję i powiedział, że zostali uprowadzeni przez mężczyzn w BMW. Dokładnie wytłumaczył chłopcu, co i jak ma mówić, a dziewięciolatek przytaknął, zapewniając ojca, że wykona wszystkie jego polecenia. Magda wspomina, że przytuliła Jacusia, ponieważ cały drżał. Być może z zimna, które panowało na zewnątrz, a być może również ze stresu, jaki całe to wydarzenie wywołało w malcu. Następnie Jacek podszedł do drzewa i zaczął przywiązywać się linką do pnia. Powiedział Magdzie, żeby odstawiła Volkswagena do miasta i zniknęła im z oczu. Wówczas kobieta zorientowała się, że Agnieszka nie żyje. W swoich zeznaniach stanowczo zaprzeczyła, jakoby jechał z nimi jakiś kabas. Nie było z nimi żadnego innego mężczyzny, oprócz Jacka. Poza przesłuchaniem dwojga dorosłych, którzy brali udział w zabójstwie, zadaniem policji było przesłuchanie również 9-letniego Jacka, który towarzyszył tego dnia ojcu i jego kochance. Chłopiec twierdzi, że za sprawą ich porwania stoją gangsterzy, jednak jego słowa dające ojcu alibi są pełne sprzeczności. Ponadto biegły psycholog uznał, że zeznania małego Jacka należy traktować z daleko posuniętą ostrożnością i że mogły mieć na nie wpływ sugestie ojca. Zachowanie 9-latka wskazuje na to, że został zmanipulowany. Chłopiec nie okazuje emocji, jakich można by się było spodziewać po dziecku, które chwilę wcześniej zostało uprowadzone wraz z rodzicami i którego matka straciła życie niemal na jego oczach. Co interesujące, dziecko odpowiada w sposób bardzo schematyczny i wyuczony. Jakby ktoś przedstawił mu wersję, jaką ma powtarzać. Chłopiec nie potrafi natomiast odpowiadać na pytania śledczych. Mówi, że nie wie, nie pamięta. Choć gdyby rzeczywiście było tak, jak mówił, to odpowiedzi na te pytania nie powinny mu sprawić żadnych problemów. Jacuś trafia pod opiekę brata Agnieszki, Sebastiana, który jest policjantem. Sebastian wraz ze swoją żoną starają się otoczyć chłopca opieką, wesprzeć go w tej niewyobrażalnie trudnej sytuacji. Z chłopcem próbowali skontaktować się jego dziadkowie, rodzice ojca, przyjechali pod szkołę, ale wnuk nie chciał z nimi rozmawiać. Dziadkowie tłumaczyli, że chcą jedynie zobaczyć się z wnukiem, z którym są bardzo zżyci. Jednak śledczy chcą sprawdzić, czy rodzice Jacka nie mają nic wspólnego z zabójstwem Agnieszki i dlatego obserwują ich działania. Natomiast prokuratura rozważa wydanie zakazu zbliżania się ojca Jacka do wnuczka, przynajmniej do czasu ponownego przesłuchania dziecka. Śledztwo prowadzone w sprawie zabójstwa Agnieszki wykazuje, że to najprawdopodobniej Jacek pozbawił życia swoją żonę. Obciążają go zeznania jego kochanki Magdaleny, a ponadto materiał genetyczny mężczyzny zostaje znaleziony na lince, którą uduszono Agnieszkę. Mężczyzna decyzją Sądu Rejonowego w Poznaniu
20 grudnia 2008 roku zostaje osadzony w areszcie śledczym. Prokuratura zarzuca mu, że w nocy z 16 na 17 grudnia 2008 roku, działając przy pomocy Magdalenie, w zamiarze bezpośrednim pozbawił życia Agnieszkę, uprowadził ją spod garażu w Nagradowicach wbrew jej woli, przewiózł samochodem Honda Civic najpierw do salonu fryzjerskiego Kadus w Środzie Wielkopolskiej, a następnie do lasu w Marianowie Brodowskim, gdzie zmusił ją do zdjęcia odzieży wierzchniej, używając podczas trwania tego zdarzenia siły fizycznej poprzez uderzanie pokrzywdzonej po ciele, a następnie za pomocą założonej na szyję linki ścisnął pętlę tak mocno, że doszło do uduszenia gwałtownego. Pozbawienie życia Agnieszki miało charakter szczególnego okrucieństwa i było podjęte w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Mężczyzna nie przyznaje się do tak sformułowanych wobec niego zarzutów. Dwa dni później prokurator wnosi o zastosowanie tymczasowego aresztu również dla Magdaleny. Prokuratura zarzuca jej, że podczas popełniania przez Jacka zbrodni zabójstwa Magdalena udzieliła mu pomocy w dokonywaniu tego czynu, w szczególności poprzez wykonywanie jego poleceń. Zdaniem prokuratury kobieta, działając na polecenie kochanka, pomagała mu w upozorowaniu przywiązania go do drzewa przez wskazywanych przez niego sprawców, a następnie ustalając z nim nieprawdziwą wersję zdarzeń tamtej nocy. Sprawowała również opiekę nad małoletnim Jackiem, który również został namówiony przez ojca do wykonywania czynności pomocnych mu w uniknięciu odpowiedzialności karnej. Magdalena w odróżnieniu od Jacka przyznaje się do winy, składając jednocześnie bardzo obszerne wyjaśnienia, które mają charakter samoobciążający. Na podstawie jej wyjaśnień oraz zabezpieczonego materiału dowodowego sąd w czasie posiedzenia aresztowego decyduje się na zastosowanie wobec niej aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy. Zarzuty przedstawiono także ojcu Jacka, Leonowi. Chodzi o ukrywanie dowodów przestępstwa. Mężczyzna nie został aresztowany i przebywa na wolności, ponieważ ciążące na nim zarzuty nie są tak poważne jak w przypadku jego syna oraz Magdaleny. Nie zachodzi również obawa mataczenia. Mężczyzna miał spalić torbę, którą otrzymał od Magdaleny, i na jej prośbę miał się pozbyć torby wraz z zawartością, nie zaglądając do środka. Mężczyzna wykonał polecenie kochanki syna bez zadawania zbędnych pytań. W torbie znajdowały się telefony komórkowe, 1500 złotych oraz inne przedmioty, które mogły być dowodami w tej sprawie. Po ustaleniu miejsca, w którym dokonano spalenia, znaleziono tylko fragmenty niektórych z tych przedmiotów. Prokuratura wie, że aby ponownie przesłuchać Jacusia, potrzeba będzie nieco czasu. Dla pełnego obrazu tych zdarzeń konieczne jest uzyskanie prawdziwych zeznań od 9-letniego Jacusia. Chłopiec potrzebuje trochę czasu od separowania od ojca, aby mógł opowiedzieć o zdarzeniu tak, jak ono rzeczywiście wyglądało. Przed salonem fryzjerskim należącym do Agnieszki ludzie zostawiają znicze i kwiaty. Całe miasto huczy od plotek. Mieszkańcy zastanawiają się, jak to możliwe, że ich ulubiona fryzjerka straciła życie w tak potwornych okolicznościach. Na forach internetowych pojawiają się wpisy osób, które znały małżeństwo. Jeden z wpisów brzmiał, cytuję: zamordował ją z premedytacją i za to powinien dostać dożywocie. A najlepiej pracę w kamieniołomach, a teściowie są nic nie warci. Jego ojciec zwany był złotym dytkiem, bo bzykał też wszystko, co popadło, i w chwilach uniesienia chwytał za nóż. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że syn
Jacek junior nie skończy tak jak ojciec, choć już poszlaki wskazują na to, że brał udział w tym wszystkim. Módlmy się za Agę, niech spoczywa w spokoju. Koniec cytatu. Kiedy już wszyscy podejrzani znajdują się w areszcie, dochodzi do przesłuchania Jacka juniora w pokoju przygotowanym specjalnie do przesłuchania dzieci. To właśnie na zeznania chłopca śledczy czekają najbardziej, ponieważ Jacuś mógł widzieć śmierć swojej matki. Sędzia, który przesłuchuje dziecko, mówi, że jego tatuś jest podejrzany w sprawie, w której niedługo stanie przed sądem. Chłopczyk jest najbliższą rodziną i dlatego ma prawo odmówić składania zeznań na temat wydarzeń, których był świadkiem, ale jeśli zgodzi się mimo wszystko zeznawać, będzie mógł odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania. W specjalnym, kolorowym pokoju w ośrodku terenowym Komitetu Ochrony Praw Dziecka siada z chłopcem prokurator, sędzia z sądu rodzinnego oraz psycholog. Obok leżą zabawki, na stole kredki i kartki do rysowania. Za lustrem weneckim znajduje się policjant z kamerą, rodzina chłopca oraz obrońcy. Rozmowa ma zostać zarejestrowana, żeby później można było wykorzystać zeznania w sądzie w trakcie procesu bez konieczności ponownego przesłuchiwania dziecka. Psycholog bierze czynny udział w przesłuchaniu. Zapisuje swoje pytania na kartce, podaje kartkę sędziemu, a ten zadaje chłopcu pytania w możliwie najbardziej delikatny sposób. Jacuś jest przesłuchiwany po raz drugi, ponieważ jego zeznania są kluczowe dla ustalenia rzeczywistego przebiegu zdarzeń. Mecenas Paweł Nowakowski, pełnomocnik rodziny Agnieszki, nie chce ujawniać szczegółów tego przesłuchania. Mężczyzna mówi, że te zeznania uzupełniają materiał dowodowy i potwierdzają wersję oskarżenia. Można powiedzieć, że są gwoździem do trumny oskarżonego. Jednak o szczegółach nie chce mówić, bo po pierwsze, treść tych zeznań jest objęta tajemnicą, a po drugie, zeznania te są drastyczne i nie powinny ujrzeć światła dziennego. Adwokat komentuje, że to, co usłyszał, wstrząsnęło nim. Jednak dziennikarzom Gazety Wyborczej udało się dotrzeć do szczegółów przesłuchania. Jacuś miał przyznać, że żadnego porwania nie było, a wcześniej kłamał, bo tak kazał mu ojciec. Jak się okazało, 9-latek nie widział samego momentu zabójstwa, bo tata kazał mu się odwrócić. Chłopiec wcześniej nie mówił prawdy, ponieważ znajdował się pod silnym wpływem swojego taty. Prawdopodobnie bał się ojca lub chciał być wobec niego lojalny. Ojciec odbierał go ze szkoły. Razem jeździli na wakacje, podczas gdy Agnieszka oddawała się pracy. Śledczy mówią wprost, że 9-latek mógł być manipulowany przez Jacka. Jednym z dowodów była próba otrucia ofiary środkami psychoaktywnymi. Chłopiec dosypał je mamie do soku pod wpływem ojca. Po zabójstwie mały Jacek trafił do rodziny swojej matki. Kilka miesięcy wcześniej prokuratura zabroniła kontaktu dziadkom ze strony ojca, obawiając się, że będą chcieli wpłynąć na treść jego zeznań. Chłopiec otworzył się dopiero teraz. Kaseta z jego przesłuchaniem zostanie odtworzona na rozprawie w czasie procesu. On sam zaś nie będzie musiał pojawiać się w sądzie. Jesienią 2009 roku śledztwo w sprawie zabójstwa Agnieszki dobiega końca. Do sądu okręgowego wpływa akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu, ale również przeciwko jego partnerce oraz ojcu. Z początkiem grudnia 2009 roku rusza proces Jacka. Mężczyzna teraz znowu utrzymuje, że to bandyci zabili jego żonę i nie przyznaje się do winy. Magdalena zeznaje przed sądem, że tamtej nocy czuła, że może wydarzyć się coś złego, ale nie zawróciła, kiedy jechali do lasu, bo bała się Jacka. Kobieta cały czas zadaje sobie pytanie, dlaczego tego nie zrobiła. Ma wyrzuty sumienia i nie może poradzić sobie z tymi wstrząsającymi wspomnieniami. Żałuje, że w żaden sposób nie zareagowała.
Kobieta twierdzi, że nie widziała momentu zabójstwa, ponieważ była wówczas z Jacusiem i na wyraźną prośbę swojego kochanka odjechała z jego synem, a o tym, że Agnieszka nie żyje, dowiedziała się kolejnego dnia. Media żyją tym procesem. Jest on niezwykle głośny z powodu całego planu, jaki uknął zabójca w celu pozbycia się żony. Trudno uwierzyć, że wcześniej próbował otruć żonę rękoma własnego dziecka. O sprawie zostaje również zrealizowany reportaż w programie Uwaga stacji TVN. Przedstawiono w nim fragmenty zeznań małego Jacka. Chłopiec mówił: była to noc. Jechaliśmy samochodem z tatą. Wiem, dlaczego jeździliśmy, ale nie chcę powiedzieć. Zatrzymaliśmy się przed salonem. Wiem, na co czekaliśmy, ale nie chcę odpowiedzieć na to. W lesie była jeszcze mama. Stałem kawałek obok samochodu. Tata kazał mi się odwrócić i nie patrzeć. Nic więcej nie słyszałem. Nie wiem, co robiła pani Magda. Nie wiem, gdzie była moja mama. Wiem, że była z nimi. Nie słyszałem, żeby ktoś płakał, żeby ktoś krzyczał. Ja nie pamiętam, jak długo stałem odwrócony, ale około 20-30 minut. Później mogłem się już odwrócić. Tata mówił, żebym nie zaglądał do samochodu. Gdy się odwróciłem, tata stał przywiązany do drzewa, a pani Magda poszła w stronę drugiego samochodu. Tata powiedział jej, że ma odjechać tamtym samochodem. Tata kazał mi zadzwonić na policję. Tata kazał mi powiedzieć policji, że zostaliśmy porwani i tak powiedziałem. W trakcie procesu obrończyni Jacka stara się przedstawić swojego klienta w jak najlepszym świetle, natomiast o Agnieszce mówi, że kobieta była złą żoną i matką. Na sali rozpraw pytała rodziców ofiary, czy ich córka miała kochanka. Dlaczego zabrała synowi gry komputerowe? Dlaczego nie chciała oddać mu psa? Dlaczego nie pojechała z mężem i synem na wakacje? Rodzice Agnieszki przez blisko 5 godzin opowiadają ze szczegółami o małżeństwie ich córki. Wspominają, że Agnieszka bardzo kochała Jacka. Wyszła za niego za mąż z miłości. Z miłości też przyszedł na świat ich synek i z miłości do męża nadała synkowi jego imię. Początkowo byli zgodnym małżeństwem, jednak z czasem okazało się, że Jacek nie chce pracować. Wygodniej było mu, kiedy to żona ich utrzymywała, a on siedział w domu. Kobieta wspierała go, pomagała w zakładaniu kolejnych biznesów, ale jego działania powodowały kolejne długi, na spłacenie których Agnieszka musiała ciężko pracować. Nie chciało mu się pracować ani w jej salonie, ani w firmie jej ojca. Prawdziwy kryzys w małżeństwie zaczął się jednak około 1,5 roku wcześniej. Jacek, który notorycznie zdradzał swoją żonę, zaczął podejrzewać, że to ona ma romans z jednym ze swoich pracowników. Agnieszka jednak, według słów rodziców, pozostawała mężowi wierna. To on wielokrotnie ją zdradzał, a tuż przed zabójstwem miał stałą kochankę, Magdalenę. Jacek prosił sprzedawczynię ze sklepu znajdującego się w sąsiedztwie salonu, by obserwowała jego żonę. Kobieta odmówiła. Agnieszka bała się męża do tego stopnia, że zawsze prosiła kogoś z klientów lub pracowników, by poczekał, aż ona wsiądzie bezpiecznie do swojego samochodu. Swojemu synkowi Jacek powiedział, że mama jest niedobra i ich zostawiła. W dniu zabójstwa Agnieszka zadzwoniła do swojej mamy o godzinie 21:04. Powiedziała: mamo, jadę do domu. Jacek znowu mnie śledził. To był ostatni kontakt rodziny z Agnieszką. Mężczyzna śledził żonę, groził jej pistoletem i z tego powodu odebrano mu zezwolenie na broń. Szantażował żonę, mówiąc, że odbierze sobie życie. Kiedyś powiedział, że ją zabije. Pójdzie do więzienia, a ich synek trafi do domu dziecka.
Agnieszka bardzo bała się męża, a jednocześnie nie chciała się skarżyć na niego, starała się ratować małżeństwo. Jednak po pewnym czasie miała już dość i dlatego od niego odeszła. Brat ofiary, Sebastian, mówi, że Jacek izolował jego siostrę od rodziny. Dodaje również, że w pewnym momencie oskarżony zaczął podejrzewać żonę o romans i jeździł za nią. Matka ofiary dodaje, że jej zdaniem już wtedy szukał okazji, by ją zabić. W obawie o własne bezpieczeństwo spakowała swoje rzeczy i wyjechała do rodziców. Podjęła również decyzję o rozwodzie, a mąż nadal ją śledził i nachodził. Matka zamordowanej po spisaniu przez nią testamentu zapytała córkę, po co jej testament w wieku 34 lat. Kobieta odpowiedziała wówczas, że boi się męża. W sądzie Jacka pogrążają również policjanci, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia. Wszyscy zwracali uwagę na dziwne zachowanie mężczyzny i jego syna. Żaden z nich nie zapytał ani razu funkcjonariuszy, czy porwana wraz z nimi Agnieszka żyje. Zdaniem policjantów zachowywali się zbyt spokojnie jak na sytuację, w jakiej się znaleźli. Jeden z funkcjonariuszy zeznaje przed sądem, że gdy uwolnili skrępowanego sznurkami Jacka, ten spokojnie poszedł do samochodu i zaczął się ubierać. To wyglądało tak, jakby miał już przygotowane ubrania i buty. Proces w tej sprawie trwa od wielu miesięcy. Jest 17 września 2010 roku. Przed obliczem sądu pojawiają się kolejni świadkowie. Tego dnia zeznaje dawna znajoma oskarżonego oraz jej mąż. Para mówi, że Jacek zachowywał się wobec nich napastliwie, a w przypadku kobiety również na tle seksualnym. Złożył jej propozycję pójścia do łóżka i z tego powodu kilka lat przed zabójstwem małżeństwo zerwało z Jackiem i jego żoną wszelkie kontakty, właśnie z uwagi na nieodpowiednie zachowanie Jacka. Jednak szczególnie ważne okazały się zeznania biegłych psychologów i psychiatrów w sprawie Magdaleny. Biegli orzekli, że choć kobieta ma osobowość bierno-zależną, to w sprawach fundamentalnych, takich jak uczestnictwo w zabójstwie, mogła się przeciwstawić woli innej osoby. Oznacza to, że jej udział w zbrodni był dobrowolny. Wcześniej kobieta twierdziła, że pomogła w zabójstwie Agnieszki, ponieważ bała się Jacka. Miała pytać mężczyznę w lesie, co ma zamiar zrobić i prosiła, aby przestał, bo to nie jest zabawne. On nie odpowiedział wówczas nic. Magdalena tłumaczy, że była przestraszona, że wszystko robiła ze strachu. Jacek, słuchając zeznań znajomych oraz biegłych, co chwilę przerywa. Próbuje odbijać piłeczkę. Zarzuca zeznającym kłamstwo lub złe zrozumienie sytuacji. Odpowiada na zarzuty, mimo że w danym momencie nie jest o to proszony przez sąd. Jego obrońcy co chwilę muszą go uciszać. Kiedy wreszcie dostaje prawo głosu i może odnieść się do słów, które wcześniej wszyscy usłyszeli na sali rozpraw, stwierdza, że złoży swoje wyjaśnienia już po przesłuchaniu wszystkich świadków. 14 stycznia 2011 roku to ostatni dzień w procesie przeciwko Jackowi. Tego dnia sędzia zamyka przewód, a strony mają prawo wygłosić mowy końcowe. Prokurator Łukasz Biela żąda dla Jacka najwyższej kary. Materiał dowodowy świadczy na niekorzyść oskarżonego. Dowody są niezbite i potwierdzają wszystko, co zostało ujęte w akcie oskarżenia. Jacek stanął przed sądem pod zarzutem najcięższej zbrodni. Zbrodni zabójstwa i to na własnej żonie. Mężczyznę obciążyły m.in. wyniki badań biologicznych, jak i zeznania Magdaleny oraz Jacka juniora. Żadne inne dowody nie nasunęły wątpliwości, że zbrodni mógł dokonać ktoś inny. Również opinie biegłych nie nasunęły wątpliwości co do osoby sprawcy. Prokurator twierdzi również, że nie była to zwyczajna zbrodnia, ale szczególnie okrutna, zasługująca na szczególne potępienie.
Dodatkowo oskarżyciel zwraca uwagę, że Jacek zaangażował w całe zajście swojego 9-letniego synka. W samym ojcostwie prokurator próbował doszukać się okoliczności łagodzących, jednak znalazł jedynie obciążające. Prokurator Biela mówi, że widział łzy w oczach oskarżonego, gdy na przesłuchaniu pytał o syna. Ale cóż to za ojciec, który w obecności swojego dziecka morduje jego matkę? Każe mu zachować zimną krew i kłamać, że rodzice zostali uprowadzeni. Prokurator dodaje, że tej zbrodni nie można nazwać zwykłym pozbawieniem życia. Choć Jacek nie był dotychczas karany, prokurator uważa, że kara musi być sprawiedliwa i bardzo surowa. Z oskarżycielem publicznym zgadzają się także rodzice ofiary, którzy uczestniczyli w procesie jako oskarżyciele posiłkowi. Ojciec Agnieszki prosi sąd również o to, aby kara dożywocia została zaostrzona poprzez określenie minimalnego okresu spędzenia przez jego zięcia czasu w zakładzie karnym. Standardowo przy dożywociu skazani mają prawo ubiegać się o zwolnienie po 25 latach, jednak prawo pozwala na podniesienie dolnej granicy i o to właśnie wnioskował ojciec Agnieszki, ponieważ według niego wobec takiej zbrodni samo dożywocie jest karą zbyt łagodną. Mama Agnieszki, pani Wanda, również zabiera głos. Podkreśla, że w tej sprawie ofiarą swojego ojca padł również Jacuś. Jej córka została pozbawiona życia, a wnuczek był narzędziem w rękach własnego ojca i nie da się przewidzieć, jakie konsekwencje dla jego życia będzie miało to potworne zdarzenie. Jak będzie wyglądało jego życie w przyszłości za parę lat, kiedy dziecko uświadomi sobie, w czym brało udział? Jak będzie się czuł, kiedy zrozumie, jak bardzo został zmanipulowany przez osobę, którą tak bardzo kochał? Przez własnego ojca. Paweł Nowakowski, pełnomocnik rodziny ofiary, dodaje, że żaden psycholog i żaden terapeuta nie wymarza tamtych wydarzeń z pamięci dziecka. Wyrok musi więc być surowy. Mężczyzna dodaje, że sąd powinien wysłać społeczeństwu jasny sygnał, że na takie zbrodnie nigdy nie będzie przyzwolenia. Jacek nie złożył podczas procesu żadnych wyjaśnień. Nie przyznał się do winy, nie opowiedział, co stało się w grudniu 2008 roku, nie odniósł się do wyjaśnień Magdaleny ani późniejszych zeznań swojego syna, które przecież jednoznacznie wskazywały na jego winę. Nie okazał skruchy, co również miało ogromne znaczenie dla prokuratora. Podczas rozprawy z 14 stycznia Jacek prosi sąd o dodatkowych 10 dni na przygotowanie się do złożenia wyjaśnień. Sąd stwierdza jednak, że miał on wystarczająco dużo czasu na przygotowanie wyjaśnień lub mowy końcowej na ostatni dzień procesu. Była to więc ostatnia okazja na powiedzenie przed sądem swojej wersji wydarzeń z tamtej nocy. Jacek odpowiedział wówczas, że nie jest przygotowany, ponieważ notatki, które mogłyby mu pomóc w złożeniu wyjaśnień, pozostały w areszcie. Sąd, chcąc ułatwić oskarżonemu obronę, wyraża zgodę na kilkudziesięciominutową przerwę w procesie, by Jacek w asyście policji mógł udać się do aresztu śledczego po swoje notatki. Jacek stwierdza jednak, że nigdzie nie pojedzie i rezygnuje z prawa do składania wyjaśnień. Nie wygłosił również swojej mowy końcowej. Mowę końcową wygłasza natomiast mecenas Dorota Banasik, która broniła przed sądem Jacka. Obrończyni wnioskuje o uznanie mężczyzny za niewinnego, ponieważ jej zdaniem nie udało się prokuraturze udowodnić sprawstwa oskarżonego. Kobieta twierdzi, że jej klient nie zabił swojej żony, a jednocześnie nie potrafi też wskazać, kto mógłby być prawdziwym sprawcą. Nie przedstawia żadnego innego konkurencyjnego łańcucha poszlak w tej sprawie. Nie przedstawia dowodów, które mogłyby wskazywać na kogoś innego. Nie kwestionuje również dowodów czy też zeznań przedstawionych przez prokuraturę i mówi jedynie, że trudno doszukać się motywu, jakim jej klient mógłby się kierować. Za współudział w zabójstwie
Magdalenie groziło nawet 12 lat pozbawienia wolności, jednak prokurator uznaje, że w jej postępowaniu można doszukać się pewnych okoliczności łagodzących i dlatego wnosi o wymierzenie kobiecie kary 5 lat bezwzględnego więzienia. Jak mówi prokurator, w literaturze kobieta byłaby postacią tragiczną. Natomiast w procesie sądowym już nie. Dała ona bowiem wsparcie psychiczne Jackowi w popełnieniu tej zbrodni. To jednak mężczyzna rozpętał całą machinę, w którą wplątał swoją przyjaciółkę, syna oraz ojca. Ze względu na młody wiek, ale również postawę, jaką Magdalena wykazała podczas śledztwa, szczerość w zeznaniach od samego początku, oskarżyciel nie domaga się większej kary. Słysząc słowa oskarżyciela publicznego, młoda, bo zaledwie 25-letnia Magdalena nie może powstrzymać emocji. Po policzkach powoli spływają jej łzy. Przemysław Dopierała, obrońca kobiety, prosi sąd, aby kara była mniejsza niż 5 lat, choć jak twierdzi, w tym przypadku nie ma wątpliwości, że kara musi zostać zasądzona. Mecenas podkreśla, że oskarżona jest na sali sądowej, ponieważ zakochała się w nieodpowiednim mężczyźnie. Poznała go jako kochającego ojca. Feralnego dnia usłyszała od niego, że jego żona, z którą się rozwodzi, ma kochanka i będą ją wspólnie śledzić. Później była zbyt przerażona i zaskoczona rozwojem sytuacji, aby zaprotestować. Pojechała z Jackiem po to, by przyłapać jego żonę na zdradzie. Ona również, tak jak synek Agnieszki, stała się nieświadomym narzędziem w rękach Jacka, potrzebnym mu do zrealizowania makabrycznego planu. Przemysław Dopierała poddaje wszystkim pod rozwagę i prosi o zastanowienie. Czy wiadomo, jak my byśmy zachowali się w takiej sytuacji? W ciemnym lesie przy mężczyźnie, który zachowuje się agresywnie i nieracjonalnie? Adwokat dodaje również, że jego klientka w lutym 2010 roku wysłała do mecenasa rodziny ofiary list, w którym przeprosiła za wszystko, co się stało. Zrobiła to po cichu, ale szczerze. Kobieta posiada również dobrą opinię z aresztu śledczego w Lesznie, w którym przebywa. Obrońca pyta, czy 5 lat to nie za dużo dla osoby, która nie ma w sobie winy. Czy ta kara coś jeszcze przyniesie i jak będzie ona rzutowała na życie Magdaleny? 4 lata w zakładzie karnym to bardzo dużo, bo od roku kobieta przebywa w areszcie, więc wyrok byłby pomniejszony o ten okres. Zmiany psychiczne w osadzonych są tak duże, że trudno później wrócić do normalnego życia. Dopierała zwraca się również do rodziców Agnieszki. Mówi, że to, z jaką godnością się zachowywali podczas procesu, zapamięta do końca życia. Magdalena na sali rozpraw po raz kolejny przeprasza rodziców ofiary. Mówi, że nie miała pojęcia, że taki będzie finał tej przejażdżki, tym bardziej, że jechało z nimi dziecko. Kobieta dodaje, że była zakochana w Jacku i wierzyła we wszystko, co mówił. Dla Leona, ojca Jacka, prokurator wnioskuje o 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata, grzywnę w wysokości 2000 zł oraz zakaz kontaktu z wnukiem na czas próby, czyli przez okres 4 lat. Obrońca Leona, Łukasz Winowski, prosi jednak sąd o uniewinnienie jego klienta. Rano, po wizycie na policji, Leon wiedział jedynie, że Agnieszka nie żyje, a jego wnuk jest w szpitalu. Nie wiedział, co się stało z synem. Był przekonany, że doszło do wypadku samochodowego. Mecenas przyznaje także, że jego klient spalił torbę, którą otrzymał od Magdaleny, ale nie wiedział, co się w niej znajduje ani po co to robi. Po prostu zrobił to, o co go poprosiła. Od chwili popełnienia zabójstwa do dnia ogłoszenia wyroku w sprawie o zabójstwo Agnieszki minęły 2 lata i miesiąc. W czasie postępowania przygotowawczego zebrano ogromny materiał dowodowy, w tym zeznania świadków i opinie biegłych różnych dziedzin. Łącznie zgromadzono 19 tomów akt, a należy wiedzieć, że każdy tom to 200 kart,
Jeśli są zapisywane dwustronnie, jest to 400 stron. Proces przeciągał się głównie przez kolejne wnioski o powoływanie biegłych, które składała obrona oskarżonego. Sąd jednak w pewnym momencie uznał, że to tylko próba gry na czas, a kolejne opinie niczego nie zmieniają. 18 stycznia 2011 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu wymierza Jackowi karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o przedterminowe wcześniejsze warunkowe zwolnienie dopiero po upływie 35 lat. Za pomoc w zabójstwie Magdalena otrzymuje karę 4,5 roku więzienia, natomiast Leon za zniszczenie dowodów zostaje skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny. Sędzia Antoni Łuczak w swoim uzasadnieniu mówi, że sąd nie miał żadnych wątpliwości co do winy Jacka, a kara dożywocia jest jedyną adekwatną do popełnionego przez niego czynu. Sędzia dodaje również, że skazany zabił swoją żonę w sposób przemyślany i bezwzględny. Planował to, co zrobił, i dodatkowo włączył w to kolejne osoby: małoletniego syna, swojego ojca oraz Magdalenę. Sędzia Łuczak podkreśla, że to, co najstraszniejsze w tej sprawie, obok samego zabójstwa, to fakt, że Jacka w ogóle nie interesowało, jak to zdarzenie i udział w nim odbije się na psychice jego własnego dziecka. Zaangażowanie w sprawę chłopca nazywa perfidnym działaniem. Sędzia dodaje, że krzywda, jaką mu wyrządził, i to niezależnie od tego, czy przestępstwo byłoby wykryte, czy też nie, była olbrzymia i nieodwracalna. Oskarżony nie tylko pozbawił swojego syna matki, ale faktycznie też ojca, bo Jacek spędzi przecież długie lata w zakładzie karnym, a dziecko spędzi długie lata bez obecności któregokolwiek z rodziców. Magdalena nie pojawiła się w sądzie na ogłoszeniu wyroku. Sędzia potwierdza, że kara dla kobiety jest łagodna, ale należy zaznaczyć, że oskarżona nie wiedziała o planach Jacka i działała bez wcześniejszego przemyślenia tego, co robi. Sędzia zaznacza również, że Magdalena została wciągnięta w wydarzenia z grudnia 2008 roku i jej rola w całej sytuacji była niewielka. Jeśli zaś chodzi o Leona, według sądu jest winny, ale działał, aby chronić osobę, z którą był emocjonalnie związany, czyli własnego syna. Musiał być tego świadomy, choć prawdopodobnie nie wiedział, że chodzi o sprawę zabójstwa. Po ogłoszeniu wyroku matka Agnieszki mówi, że zaczęła wierzyć w sprawiedliwość. Kobieta dodaje, że za to, co Jacek zrobił swojej żonie i jej rodzinie, kara nie mogła być inna. Agnieszka nie żyje, ale został jej syn, który jest tylko małym, bezbronnym dzieckiem, które zostało wplątane w niewyobrażalną intrygę. Z wyroku zadowolony jest także obrońca Magdaleny. Po wyjściu z sali zaznacza, że ewentualna apelacja nie będzie dotyczyła winy jego klientki, a jedynie złagodzenia kary. Na ogłoszeniu wyroku licznie zjawili się znajomi i przyjaciele Agnieszki. Niektórzy z nich przynieśli ze sobą jej zdjęcia. Kiedy sędzia Łuczak ogłosił wyrok, publiczność wybuchnęła gromkimi brawami. Pani Elżbieta, znajoma rodziny, mówi, że przyjechała specjalnie, aby osobiście usłyszeć wyrok, na który wszyscy czekali. Kobieta dodaje, że jeśli można było być zadowolonym z wyroku w takiej sprawie, to dziś tak właśnie jest. Wszyscy są zadowoleni. Wyrok pierwszej instancji nie jest wyrokiem prawomocnym i przysługuje od niego odwołanie. Strony mogą poczekać na uprawomocnienie wyroku lub złożyć apelację, jeśli nie zgadzają się z treścią orzeczenia. Mecenas Dorota Banasiak, obrończyni Jacka, zapowiada, że gdy tylko otrzyma pisemne uzasadnienie wyroku, natychmiast złoży apelację do sądu drugiej instancji. Apelacji nie przewiduje natomiast prokuratura, ponieważ w ocenie prokuratury wszystkie wyroki są satysfakcjonujące. Ostatecznie do sądu apelacyjnego w Poznaniu wpływają dwie apelacje.
Pierwsza z nich to zapowiadana apelacja obrony Jacka, a druga zostaje złożona przez pełnomocnika rodziny Agnieszki. Rodzina domaga się, aby podnieść minimalną liczbę lat, jaką Jacek będzie musiał spędzić w zakładzie karnym. Natomiast według obrońcy Jacka sąd pierwszej instancji był nieobiektywny i nie przeprowadził niezbędnych dowodów, które mogłyby wpłynąć na ocenę całości materiału dowodowego. Ponadto w apelacji napisano, że sam oskarżony nie złożył przed sądem wyjaśnień. One również mogłyby ukazać zupełnie inny obraz tamtej nocy. Linia obrony mecenas Banasiak podyktowana zapewne postawą oskarżonego, który ani razu nie wyraził skruchy za to, co zrobił, skupiona była na udowodnieniu, że Jacek zabił żonę nieświadomie, bo rzekomo cierpiał na padaczkę i przez to nie zdawał sobie sprawy z tego, co robi. To między innymi tych dowodów miał nie wziąć pod uwagę sąd pierwszej instancji. Apelacji nie składa natomiast obrońca Magdaleny, zawsze bowiem istnieje ryzyko, że w razie powtórnego procesu sąd mógłby wymierzyć jej wyższą karę. 9 czerwca 2011 roku odbywa się rozprawa apelacyjna w sprawie Jacka. W jej trakcie obrończyni oskarżonego starała się wskazywać uchybienia w procesie prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Poznaniu. Obrończyni twierdziła, że sąd nie zezwolił jej klientowi na złożenie wyjaśnień. Nie zostały również rozstrzygnięte kwestie, czy Agnieszka rzeczywiście została uduszona linką. Mecenas Banasiak powołuje się na prywatną opinię lekarza medycyny sądowej, która nie była podpisana żadnym nazwiskiem i w związku z czym nie można zidentyfikować jej autora. Ta anonimowa opinia ma podważyć prawidłowość przeprowadzonej sekcji zwłok. Adwokat wskazuje również na konieczność powołania kolejnego biegłego, który miałby orzec, jaki wpływ na zachowanie jej klienta miała jego choroba, czyli epilepsja. Jednak sąd konsekwentnie odrzuca wszystkie argumenty. Obrończyni nie udaje się podważyć również opinii biegłych, a argumenty obrony sąd uznaje jedynie za próbę dyskredytacji czy też zwykłą polemikę. W trakcie rozprawy w sądzie apelacyjnym Jacek decyduje się na złożenie wyjaśnień, zmienia je jednak w porównaniu do tych, jakie składał przed prokuratorem jeszcze przed procesem w sądzie okręgowym. Teraz oskarżony mąż Agnieszki robi wszystko, by winę za zabójstwo zrzucić na Magdalenę. Przed sądem mężczyzna mówi, że Magdalena uderzyła Agnieszkę pięścią w krtań, co według niego mogło być przyczyną śmierci jego żony. Mężczyzna twierdzi ponadto, że do szpiegowania jego żony i pojechania za nią do Nagradowic namówiła go właśnie kochanka, która chciała, by Jacek porozmawiał z żoną o sprawach finansowych. Jak twierdzi, początkowo jej odmawiał, nie chciał tego zrobić, ale Magdalenie bardzo na tym zależało, a on po prostu uległ jej prośbom. Uzgodnili, że gdy tylko Agnieszka wjedzie do garażu, oni wbiegną do środka za nią. Według Jacka to Magdalena napadła na jego żonę i wówczas między kobietami doszło do szarpaniny, a kiedy mężczyzna próbował je rozdzielić, jego żona ugryzła go w palec. Kiedy sędziowie, a także spora grupa dziennikarzy przysłuchują się wyjaśnieniom, nie mogą uwierzyć w te słowa. Jacek kontynuuje i opowiada o tym, jak następnie wszyscy udali się do salonu fryzjerskiego, aby opatrzyć jego palec. Mężczyzna podkreśla, że gdyby Agnieszka czuła się zagrożona, gdyby to spotkanie potraktowała jak próbę uprowadzenia, to z pewnością wchodząc do firmy nacisnęłaby przycisk alarmu, a nie zrobiła tego. Jak teraz wyjaśnia Jacek, kiedy cała trójka weszła do salonu fryzjerskiego, on i Magdalena wpadli na pomysł, by ukarać Agnieszkę. Chcieli ją upokorzyć i dlatego wymyślili, że wywiozą ją za miasto i pozostawią tak w samej bieliźnie. Jak twierdzi Jacek, Agnieszka zgodziła się na taką karę,
jednak poprosiła, by mogła chociaż zostać w kozakach. Następnie wszyscy razem udali się do lasu w Marianowie Brodowskim. Kiedy dotarli na miejsce, Magdalena, do której według Jacka Agnieszka miała zwrócić się w nieuprzejmy sposób, podbiegła do jego żony i uderzyła ją w krtań. Agnieszka zaczęła się bronić. Kobiety szarpały się. Doszło między nimi do rękoczynów. Zdezorientowany Jacek próbował rozdzielić walczące ze sobą kobiety i to właśnie wówczas został ugryziony w palec przez żonę. Twierdzi, że nie był w stanie powstrzymać awantury, która zakończyła się tym, że Magdalena udusiła Agnieszkę. Jacek, który nie spodziewał się takiego obrotu sprawy, podejmuje błyskawiczną decyzję, że upozorują uprowadzenie. Mężczyzna podkreśla, że nie zabił żony i że nie udusił jej linką. Jednak Magdalena podtrzymuje swoje zeznania, które składa w tym procesie już jako świadek. Kobieta pozostaje przy opowiadanej wcześniej przez nią wersji, która jest również spójna ze słowami Jacka Juniora. Sąd apelacyjny musi rozstrzygnąć, czy przedstawiona właśnie przez oskarżonego wersja zdarzeń mogła w rzeczywistości mieć miejsce. Jednak pięcioro sędziów nie mogło doszukać się logiki w tych wyjaśnieniach. Narada przed ogłoszeniem wyroku trwa zaledwie kilkanaście minut. Sąd apelacyjny pod przewodnictwem sędziego Przemysława Stracha podtrzymuje wyrok sądu pierwszej instancji. Wskazuje również, że postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu w tej sprawie było wzorcowe, bardzo analityczne i skrupulatne. Oskarżony o zabójstwo mężczyzna nie został skazany w pierwszej instancji na podstawie poszlak, ale na podstawie zeznań dwóch świadków, dowodów i skrupulatnych opinii biegłych. Sąd nie ma żadnych wątpliwości i podtrzymuje wyrok pierwszej instancji. Wkrótce do Sądu Najwyższego wpływa również wniosek kasacyjny złożony przez obrończynię Jacka. Mecenas Banasiak jako uzasadnienie swojego wniosku przedstawia niesprawdzenie przez sądy pierwszej i drugiej instancji, czy epilepsja skazanego miała wpływ na kondycję jego mózgu i czy mogło to mieć dalszy wpływ na jego zachowanie, a w konsekwencji dopuszczenie się przez niego zbrodni zabójstwa. Mecenas Banasiak domaga się uchylenia wyroków i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia. Powrotu sprawy na wokandę obawia się rodzina Agnieszki. Ojciec ofiary, pan Tomasz, mówi, że jeśli sąd przychyliłby się do tej prośby, mogłoby to oznaczać, że jako rodzina będą zmuszeni przechodzić przez koszmar procesu ponownie. Mężczyzna uważa, że wyrok jest słuszny i sprawiedliwy. Wniosek kasacyjny został przyjęty przez sąd apelacyjny w Poznaniu. Po rozpatrzeniu go zostanie przesłany do Warszawy. Taka procedura nie jest jednak krótka i może potrwać nawet kilka miesięcy. Tymczasem pełnomocnik Magdaleny, która za pomoc w zabójstwie została skazana na 4,5 roku więzienia, złożył w zakładzie karnym w Lesznie wniosek o wcześniejsze zakończenie kary. Kobieta ma do tego prawo, ponieważ ma już za sobą połowę orzeczonego wyroku pozbawienia wolności. Sąd odrzuca jednak ten wniosek i kobieta musi jeszcze pozostać w zakładzie karnym. 6 listopada 2012 roku Sąd Najwyższy odrzuca kasację wniesioną przez obronę Jacka. Oznacza to, że mężczyzna, którego uznano winnym pozbawienia życia swojej żony ze szczególnym okrucieństwem, spędzi w zakładzie karnym co najmniej 35 lat. Wyrok jest ostateczny. W czerwcu 2014 roku Jacek występuje z wnioskiem o ułaskawienie. Jednak aby sprawa mogła trafić na biurko prezydenta, pozytywną opinię wydać musi sąd. Tak się jednak nie dzieje. Zarówno sąd okręgowy, jak i apelacyjny wydają negatywną opinię w sprawie Jacka. Nie ma żadnych nadzwyczajnych okoliczności, które pozwoliłyby na ułaskawienie mężczyzny. Po 8 latach od dokonania zabójstwa w 2016 roku Jacek pomimo swojego pobytu w zakładzie karnym nie daje o sobie zapomnieć. Skazany na dożywocie walczy z zakrat o spadek po żonie.
Brat Agnieszki, Sebastian, mówi, że Jacek żyje w przeświadczeniu, że należy mu się majątek po zmarłej żonie, którą sam przecież pozbawił życia. Uważa, że rodzina Agnieszki specjalnie pozbawia go majątku, który jego zdaniem słusznie mu się należy. Sebastian twierdzi, że Jacka nie interesuje zabezpieczenie przyszłości syna. Taka była wola Agnieszki zawarta w jej testamencie i tego właśnie chcą rodzice kobiety oraz jej brat. W 2016 roku Jacek ma 17 lat. Jest wysoki, rozwija się prawidłowo, chodzi do liceum i jest pod opieką swojego wujka Sebastiana i jego żony. Sebastian, który w czasie, gdy życie straciła jego siostra, był policjantem, decyduje się już w dorosłym życiu rozpocząć studia prawnicze. Chce być lepszym policjantem, mieć szerszą wiedzę, ale ta wiedza z pewnością przyda mu się również w walce ze szwagrem, który wiecznie o sobie przypomina. Kiedy Jacek został skazany, konieczne było ustalenie prawnego opiekuna dla Jacusia, żeby chłopiec nie trafił do domu dziecka. Jednak jego ojciec protestował, gdy opiekę nad jego synkiem miał przejąć Sebastian. Pisał protesty, również kiedy Sebastian starał się o uzyskanie statusu rodziny zastępczej. Zza krat skarżył każde postanowienie sądu. W końcu jednak Sebastianowi udaje się zostać oficjalnie rodzicem zastępczym osieroconego siostrzeńca. Niestety był to tylko początek problemów, jakie zabójca nadal próbuje ściągnąć na rodzinę zamordowanej żony. Zza krat Jacek składa pozew cywilny przeciwko rodzinie żony. Domaga się od Sebastiana wypłacenia mu 100 tysięcy złotych za spieniężony sprzęt fryzjerski z salonu żony. Argumentuje to tym, że formalnie był współwłaścicielem zakładu. Wylicza, za które sprzęty ile pieniędzy powinien dostać. Ocenia, że za sprzedane suszarki, lustra i farby do włosów szwagier musiał otrzymać co najmniej 200 tysięcy złotych, a on zadowoli się kwotą 100 tysięcy. Sebastian opowiada, że gdy miesiąc po śmierci jego siostry policja oddała mu klucze do salonu fryzjerskiego na atrakcyjny lokal w centrum Środy Wielkopolskiej, czekał już nowy najemca. Brat Agnieszki spakował więc wyposażenie i przewiózł do garażu. Przeterminowane farby wyrzucił, a reszta sprzętu nadal tam leży, choć prawdopodobnie do niczego już się nie nadaje. Niczego nie sprzedał, nie miał do tego głowy, zresztą z całą pewnością sprzęt nie przedstawiał takiej wartości, o jakiej pisał Jacek. Brat Agnieszki jest mimo wszystko zaskoczony faktem, że Jacek zamiast zainteresować się losem swojego syna, zastanawia się, jak dorobić się na śmierci żony, którą przecież sam pozbawił życia. Sąd odrzuca pozew zabójcy, bo jak twierdzi, pieniądze mu się nie należą. Ale jeśli chce, może zażądać wydania wskazanej osobie swojej części pofryzjerskich gratów. Jacek nie rezygnuje i pisze kolejny pozew. Tym razem domaga się spadku po żonie, którą udusił. Sebastian w odpowiedzi przesyła własny pozew i na jego wniosek sąd uznaje, że skazany jest niegodny dziedziczenia. Rodzina Agnieszki nie ma czasu ani siły na to, by kłócić się z Jackiem. Skupiają się na małym Jacusiu, który przecież jako 9-latek został wciągnięty w intrygę. Robią wszystko, by dziecko wyszło z traumy, szukają dla niego najlepszych psychologów dziecięcych, zapewniają mu opiekę. Oprócz tego, że dziecku potrzebne jest ogromne wsparcie i dużo uwagi, to terapia jest bardzo kosztowna. Wszystkie koszty pokrywa Sebastian. Pomagają również rodzice Agnieszki. Cała rodzina stara się jak może, by chłopak poradził sobie z potwornymi wspomnieniami. Ciężka praca terapeutów i cierpliwość najbliższej rodziny chłopca przynosi efekty. Jako nastolatek Jacek miał dwie pasje – konie oraz fotografie. Sebastian wspomina, że pewnego razu do szkoły, w której uczył się Jacuś, przyjechała jakaś kobieta. Podała chłopcu telefon i jak się okazało,
Jacek dzwonił do syna z więzienia. Przekonywał go, że został niesłusznie skazany. Jeden z sędziów, który kiedyś zajmował się sprawą Jacka, mówi o nim, że bezduszność ma wypisaną na twarzy. Ten sam sędzia opowiada, że w jednej ze spraw, którą prowadził, Jacek używał w kontekście zamordowanej przez siebie Agnieszki zwrotu „moja zmarła żona”. Sędzia dodaje, że w przypadku Jacka przychodzą mu na myśl tylko najgorsze słowa. To zimny i wyrachowany człowiek. Agnieszka czuła, że coś się wydarzy i liczyła się z tym, że może zginąć. Dlatego też na jakiś czas przed śmiercią spisała testament, w którym opisała swoje życie z mężem i kategorycznie wydziedziczyła go z powodu tego, co z nim przeszła w trakcie trwania małżeństwa. Sąd przyznał również Jackowi juniorowi alimenty. Jednak ojciec ich nie płacił, ponieważ nie miał z czego. Jeszcze przed zabójstwem jego rodzice przekazali mu część należącego do nich gospodarstwa. Jednak kiedy mężczyzna zorientował się, że sąd mógłby mu odebrać ziemię w ramach pokrycia należności na alimenty, uzgodnił ze swoją rodziną cofnięcie darowizny. W zakładzie karnym nie podjął pracy i w związku z tym nie dopełnia obowiązku płacenia alimentów na syna. W tym obowiązku wyręczał go fundusz alimentacyjny. Agnieszka zwierzała się rodzinie i przyjaciółkom, że się boi. Zaczęła się bać, odkąd po raz pierwszy powiedziała głośno, że w jej małżeństwie nie układa się, że mąż jest leniwy, nie pracuje, a cały wolny czas spędza na uganianiu się za kobietami i na szukaniu łatwego seksu. Kiedy kobieta postanowiła odejść i przestać utrzymywać męża i jego kochanki, pewnie nie spodziewała się, że wydała na siebie wyrok śmierci. Na jednym z forów możemy przeczytać komentarze od osób z otoczenia pary. Komentujący zgodnie twierdzą, że Jacek był darmozjadem lansującym się za pieniądze żony. Spotykał się z kobietami, podczas gdy ona pracowała na utrzymanie rodziny. Brak zapału do pracy powodował kolejne zadłużenia. Kiedy Agnieszka się buntowała, stosował wobec niej przemoc fizyczną. Manipulował ich synem. Agnieszka chciała się ratować i zacząć życie od nowa, jednak Jacek skutecznie jej to uniemożliwił. Śledził ją, obserwował. Kobieta miała przed sobą całe życie. Dobrą pracę, wspaniałą rodzinę i przyjaciół. To wszystko odebrała jej osoba, która miała być towarzyszem jej życia. Szokujące jest, że Jacek wciągnął w to swoje dziecko, które zawsze będzie miało w pamięci wydarzenia z tej tragicznej nocy. Pozostaje wierzyć, że ta potworna trauma nie zaważy na reszcie jego życia. W sprawach zabójstw, kiedy patrzymy na nie ze zewnątrz, współczujemy rodzinie ofiary, jej bliskim, jej przyjaciołom, ale taka tragedia zawsze ciągnie za sobą dużo więcej ofiar. Pierwszą w tej sprawie naturalnie była Agnieszka, drugą jej synek, który stał się narzędziem w rękach ojca. Kolejne ofiary to rodzice, rodzeństwo, przyjaciele, ale ta zbrodnia odcisnęła swoje piętno na znajomych, na klientkach Agnieszki, na sąsiadkach. Z pewnością każdy zadaje sobie pytanie, czy mogłem jakoś pomóc, albo czy mój partner, czy moja partnerka, czy osoba, z którą tworzę związek, może kiedyś przemienić miłość w nienawiść? I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Na następny zapraszam Was już za kilka dni. A tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!